Dzień dobry, Piotr Karlewski, Super Auto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu już piątą generację japońskiego bestsellera, czyli Toyota RAV4 w odmianie hybrydowej. W najnowszej generacji widzimy wiele ostrych linii, samochód jest bardzo masywny i dynamiczny. Mamy duże logo Toyoty z niebieską obramówką, czyli wersja hybrydowa. Przedni grill nadaje charakteru, a dolny zderzak wykończony jest w błyszczącej czerni. W mieście docenimy na pewno czynniki parkowania, a w nocy świetne lampy LED-owe. Prezentowany pojazd w wersji Selection zestawiono ze srebrnym lakierem, a także wieloma elementami z połyskowej czerni, włącznie z felgami 18 cali. W nowej RAV4 warto podkreślić jej duży prześwit wynoszący 195 mm, a także duże lusterka, również wykonane w piano black, ciemny dach oraz ciemne tylne szyby. Mamy również relingi dachowe, a drzwi przykrywają nam progi, dzięki czemu nie ubrudzimy sobie nogawek o brudne nadwozie. Kolejny ciekawy zabieg stylistyczny, czyli odcięcie wizualne dachu od karoserii, a także oznaczenie naszej wersji Selection. Z tyłu, podobnie jak z przodu, wiele ostrych linii, mamy lampy LED-owe, ściętą ciemną tylną szybę, a także połączenie srebrnego nadwozia z elementami wykończonymi połyskową czernią jak spoiler oraz dolny zderzak. Warto wspomnieć również o niebieskim wykończeniu logo dla wersji hybrydowej, kamera cofania, czujniki parkowania oraz coś, co jest nieoczywiste w wersji hybrydowej, czyli podwójne końcówki układu wydechowego. Sprawdźmy bagażnik. Klapa unoszona elektrycznie, a jego pojemność to 580 litrów. Nadal mamy haki do mocowania cięższych towarów, mamy również skrytkę po prawej stronie na jakieś drobne przedmioty, subwoofer od systemu JBL, a także pod podwójną podłogą koło zapasowe i schowek na roletkę. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanym egzemplarzu zamontowana jest najbardziej ekologiczna jednostka napędowa, czyli silnik 2,5 litra wolnosący połączony z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 218 koni, a cała ta moc przekazywana jest na 4 koła za pośrednictwem przekładni bezstopniowej ECVT. Widoczność. Jak przystało na SUV-a, jest ona bardzo dobra. Mamy dużą ogrzewaną przednią szybę, a także duże boczne lusterka. W topowej odmianie mamy w pełni wirtualny zestaw wskaźników. Pokazuje on nam dane ze spalania, przepływ energii, a także asystentów. W naszym egzemplarzu jest także ogrzewana kierownica wykończona skórą oraz multifunkcyjna. Sterowanie tempomatem, asystentami oraz multimediami. W centralnym miejscu deski rozdzielczej stacja multimedialna współpracująca z nagłośnieniem JBL, obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto, z tego poziomu także nastawienia nawigacji, także ustawienia audio oraz konfiguracja naszego pojazdu. Poniżej panel od obsługi klimatronika dwustrefowego z dużymi intuicyjnymi pokrętłami, a także przełączniki od ogrzewania przednich foteli. Poniżej półka na smartfon z ładowarką indukcyjną, gniazdo USB oraz gniazdo 12V, skrzynia biegów, a także selektor trybów jazd, włącznie z wyborem trybu jazdy elektrycznej. Dalej mamy dwa duże uchwyty na napoje, a także bardzo wygodny, obszerny podokietnik, skrywający schowek z dwoma gniazdami USB 2A. We wnętrzu również nie zabrakło wielu ostrych linii, a także ciekawych dodatków stylistycznych, a deska rozdzielcza wykończona jest taką miękką tkaniną z niebieskim przeszyciem. We wnętrzu nowej RAV4 zadbano również o funkcjonalność. Mamy duże schowki w drzwiach, schowek kierowcy, schowek przed pasażerem, a także zamykany schowek klimatyzowany. W prezentowanej topowej odmianie otrzymujemy skórzane fotele wykończone niebieską nicią, a mój fotel regulowany jest elektrycznie. Zapraszam na tylną kanapę. Z tyłu nowa RAV4 oferuje sporo miejsca, czy na stopy, na kolana, a także nad głową przy moim wzroście 1,85 m. Tylna skórzana kanapa jest bardzo wygodna i podobnie jak przednie fotele posiada niebieskie wykończenie. W prezentowanej wersji otrzymujemy czarną podsufitkę, a z elementów funkcjonalnych mamy dwa nawiewy oraz dwa gniazda USB 2A. W przednim fotelu jest również spora kieszeń oraz podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje. Jako że RAV4 to samochód rodzinny, nie zabrakło także ISOFIX-ów. Nowa Toyota RAV4 przyciąga uwagę swoim nowoczesnym wyglądem, jednocześnie zachowuje wszelkie istotne walory dla rodziny. Super Auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie Super Auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!